też temat kościoła i wiary. Moje ostatnie pytanie dotyczy właśnie okładki z czerwono-czarnym złamanym krzyżem i pana wizji kościoła katolickiego, którą reprezentują trzej księża, które występują w tej książce. Jest dobry ksiądz Marek, który jak się okazuje jest protestantem. Jest trochę wycofany, niepiśmienny wiejski proboszcz i ten demoniczny wikariusz, to złe oblicze kościoła, z którym praktycznie walczy Koślawa. Czy to jest jakaś próba krytyki kościoła katolickiego, czy może pokazanie zła płynącego z nadmiernej chęci władzy nad duszami i jak łatwo można zmanipulować ogłupiałą tłuszczę? Ja się nie znam na kościele katolickim. Nawet nie wiem, skąd się wzięło święto Bożego Ciała, musiałem sprawdzić. Więc nie interesował mnie kościół katolicki. Ja studiowałem teologię, żeby nie było, więc podstawy jakieś teoretyczne znam. Ale tak, ksiądz Marek jest koślawy. Znaczy w pewnym momencie się okazało, że muszę ta historia tak się rozbudowała, że muszę wprowadzić jakiegoś antagonistę. Ale kto będzie w stanie pokonać kobietę, która ma taki łeb i w ogóle ma całą wiedzę przedwojenną? To tylko osoba, która będzie nią. Wobec tego ksiądz, ten przyjezdny, ten misjonarz, on jest koślawą w Jęzborgu. Znaczy, to jest dokładnie ta sama postać, no bo popatrzmy, on jest święcie przekonany w swoją rację, tak jak Koślawa jest święcie przekonana o swojej racji. Znaczy, ona z nią się nie dyskutuje. Tak samo z tym księdzem też się nie dyskutuje. On ma swoją agendę, uważa, że robi słusznie. Jestem święcie przekonany, że robi słusznie, zresztą w tym wstępniaku do drugiej części są wyjaśnione jego motywacje, które są po prostu uczciwe. Dokładnie to samo robi Koślawa. To znaczy ona też po trupach po prostu forsuje jakąś swoją agendę, więc ja tutaj skorzystałem z tego, że ja mam pewne wyobrażenie, prawdopodobnie dziwne, egzotyczne, na temat Kościoła katolickiego, ale w ogóle nie chciałem poruszać tematyki Kościoła katolickiego, tylko po prostu musiałem wprowadzić kogoś, kto natychmiast będzie mieć takie poważanie, jak ma czarownica. Czarownica zdobywała swoje uznanie przez kilkadziesiąt lat, więc musiałem władować kogoś, kto będzie dla niej odpowiednio groźny. Więc wydało mi się, że to jest absolutnie naturalne. To znaczy, moim doświadczeniem, które między innymi skłoniło mnie do tego, żeby rzucić studia, to było jak po zakończeniu drugiego roku już musieliśmy odprawiać nabożeństwa słowa w ramach praktyk. W sensie jest kodeks pracy, pastor też ma prawo do urlopu, więc nas tam wysyłali jako studentów. I ja trafiłem do parafii na Mazowszu, gdzie był też dom opieki nad osobami starszymi. Parafian praktycznie z zewnątrz nie było, więc miałem tę swoją, powiedzmy, trzutkę, z którą ja gram na fortepianie, tam sobie urządzaliśmy tańce, pomagałem przy gotowaniu, pomagałem przy jedzeniu tego, co zostawało. Dyskutowałem wcześniej temat kazalny, jaki później będzie na nabożeństwie. I po całym tygodniu przegadania, kiedy już miałem pewne tezy, chciałem jednak, żeby to kazanie trochę dłużej przeżyło, to robiłem jakieś tam wrzutki do przedyskutowania później przy obiedzie, bo po nabożeństwie było oczywiście, w tym ośrodku był wspólny posiłek. I nagle się okazało, że jak zakładałem czarny płaszczyk, to się okazywało, że w ogóle nikt już nie chce dyskutować. To znaczy nagle ktoś, kto się drapie na ambonę i ktoś, kto jest odpowiednio ubrany, jaki głupot by nie gadał, to nieważne, to ludzie to kupują. I stwierdziłem, że nie chcę... Ja lubię z ludźmi dyskutować, się z nimi konfrontować i nie chcę, żeby ktoś od ex-katedra kupował to, co ja mam mu do powiedzenia. I to był jeden z tych argumentów, dlaczego ja rzuciłem tę robotę, powiedzmy. Ale wyobraźmy sobie, że mamy człowieka, który ma odpowiednie kompetencje intelektualne, jest odpowiednio wykształcony, to jeżeli on wejdzie na ambonę w odpowiednim stroju, to społeczność go kupi. I kogoś takiego potrzebował. To był zwykły zabieg fabularny. Uznałem, że to będzie najbardziej wiarygodne. To znaczy... To już kiedyś mówiłem, ale nie w tej grupie, że pisarz jest jak iluzjonista. To znaczy pisarz na początku, jak daje wam swoją książkę, mówi: ja was okłamię. Jeżeli jestem dobrym pisarzem, to was okłamię. Wy uwierzycie, że ten świat jest przynajmniej wiarygodny i potem to robi, jeżeli jest dobrym pisarzem. Iluzjonista robi dokładnie to samo. Ja wam pokażę magiczną sztuczkę. Oczywiście magii nie ma, ale wy potem się nabierzecie: wow, zniknął chiński mur. I tutaj zrobiłem to samo. Znaczy chodziło o to, żeby dać takiego antagonistę, którego czytelnik będzie w stanie uwierzyć. No i mam nadzieję, że się udało. No ja dałem się nabrać. Wcześniej to już padało, ale co dalej? Czy będą kolejne części? Bo czekamy niecierpliwie.
tym roku skończę pierwszy tom drugiej części, to znaczy drugi tom, bo to miał ten drugi tom powstał jako żart. No, pierwszy pomoc też, tak? Tak. Po tym, jak wydaliśmy Księgę Wampirów, Czarownica już była mniej więcej do połowy napisana. Ja mówiłem, nie chciałem tego wydawać, w ogóle nie miałem żadnych planów, więc to po skończeniu ta powieść jeszcze 2 lata chyba leżała w szufladzie. Bo ja to wysłałem do jednego wydawnictwa, w którym chciałem to puścić, czyli do Powergraf. Redaktorka nie była zainteresowana, ja też specjalnie naciskałem, więc to sobie leżało. I tak podpowiem osobom, które ewentualnie by chciały kiedyś wydać swój debiut i znajdują w internecie informacje na temat tego, że rynek jest szczelny, bo ci starzy wyjadacze nie wpuszczają debiutantów, bo to konkurencja i tak dalej. Jedyne, ja znam naprawdę praktycznie wszystkich wydawców fantastyki w Polsce. Książkę wydałem u jedynego, którego nie znałem. Bo jeżeli ktoś uzna, że ktoś musi być naprawdę naszym świetnym kumplem, a przy okazji wydawcą. Więc nie ma czegoś takiego. Produkt się musi sam obronić i sprzedać. Ale do tematu. I miała powstać antologia znowu fanowska, tym razem o piratach. No bo wtedy piraci z Karaibów rządzili wszędzie, było mnóstwo o piratach, już wszystko powiedziano o piratach, więc będziemy pisać antologię o piratach, ale tak jak nikt jeszcze o piratach nie pisał. No to co? No to pakujemy postato, bo mam już świat rozbudowany, a jeszcze nigdzie nie opublikowany przecież, więc jest zupełnie nieznany dla czytelników. Robimy to na Mazurach, bo czemu nie? No i co? No Giżycko będzie napadać Jańsborg, więc muszą przepłynąć przez Kałużę. Będzie świetna historia przygotowa, no, prawda? Na tych wszystkich rozklekotanych jachtach kilkadziesiąt lat po trzeciej wojnie na tych łódkach wiosłowych będą drałować przez te śniadwy. No i oczywiście, żeby dopłynąć do Pisza, to co muszą zrobić? To muszą zająć Karnik, prawda? No więc będzie wielka bitwa o Karnik. No, głupie. I wysłałem to znajomemu, który pisze militarną science fiction, to znaczy komandosi w kosmosie, tak jak jest teraz ta seria Expanse. To on właśnie to zaczął pisać, to jest bardzo hermetyczne, jak ktoś nie czytał wcześniej. Z drugiej strony, osoby, które się interesują militariami, prawdopodobnie sobie lepiej z tym poradzą niż ja, gdzie ja się interesuję tylko fantastyką z tego. I ja mu wysłałem, słuchaj, sprawdź, czy to od strony taktycznej ma sens. Czy te manewry, które tam opisałem, czy one są wiarygodne. Znowu, praca zbiorowa. I on odesłał mi to, słuchaj, to jest bardzo fajna historia, ale ci ludzie się zachowują zupełnie niewiarygodnie. To znaczy masz tych wszystkich rybaków, leśników, rolników, którzy tutaj działają jak oddziały specjalne. Więc dodaj warstwę fabularną, dodaj warstwę społeczną, dodaj jakieś tam relacje międzyludzkie i przerób to na powieść. No i tak zaczęło właśnie przed wydaniem jeszcze pierwszego tomu pisać drugi. To jest historia, która dzieje się pokolenie później. To znaczy mamy tego Michała, a przez to powstała poniekąd saga. Mamy tego Michała, który jest sołtysem Okartowa. No i faktycznie Giżycko szykuje flotę, żeby płynąć na Kałużę. I miałem straszny problem, ta książka mi utknęła na prawie 2 lata, dlatego że nie mogłem znaleźć wiarygodnego argumentu, dlaczego oni w ogóle mogą atakować Pisz. To znaczy, dlaczego banda nieczytatych ludzi 80 lat po III wojnie światowej będzie tłuc przez cały szlak wielkich jezior, ciągnąc te łódki, bo przecież śluzy nie działają, nie? Te kanały są zamulone. Po co oni będą drałować właśnie aż na południe Mazur, gdy właśnie w czasie któregoś z objazdów wsi pojechaliśmy najpierw gdzieś tam za Kumielsk, tam, tam w ogóle nadrygały na południe, no i tam kukurydza taka, cudownie, deszczyk padał i tak dalej, gdzie tam gleby są gorsze niż tutaj swoją drogą. Potem pojechaliśmy gdzieś tutaj właśnie do ogródka i poszedłem tak, ale bo wystaje z ziemi. Się okazało, że w zasadzie 2 opady deszczu różnicy i nagle się okazuje, że mamy na odcinku w linii prostej 30 km ryzyko głodu i rok obfitości po prostu. No i wtedy zacząłem to, wreszcie miałem wyjaśnienie, dlaczego Giżycko będzie atakować. Oni mają nieurodzaj 2. rok z rzędu. Znowu sięgnąłem do źródeł. W 1834 chyba czwartym albo 35 roku był taki głód. Zbieg okoliczności. W maju lało non-stop. Zgniły zboża. Potem w sierpniu, w czerwcu i w lipcu była susza, więc nie wzeszły warzywa. A potem znowu były deszcze, przez co wlazła zaraza i padło bydło.
I to wystarczyło. Mrągowo pisało do królewca wtedy, żeby im nie tylko zwolnić ich z podatku z powodu głodu, ale żeby jeszcze zapomogę wysłać, to co wykorzystałem się cesarzu. Że królewiec, żeby ich wspomógł właśnie podatkiem, tam dotacją na wyżywienie, bo po prostu będą umierać z głodu. Więc znowu nic nie wymyśliłem, władowałem to, w Giżycku była susza, nie udały się plony, płyną na południe po prostu tuż przed żniwami, żeby zebrać, no bo inaczej umrą z głodu. Wysłałem to temu mojemu beta czytelnikowi. To był historykowi, no i dobrze, pisze się świetnie, mam wreszcie motywację, mam wreszcie wszystko wyjaśnione, jedziemy. On mi odsyła. To się nie uda. Czemu? Nigdy w historii nie udało się powstrzymać wojny głodowej. No bo oni, gdzie mają się cofnąć? Po co? Znaczy co, jeść korzonki żołędzie? No więc wojny głodowej nie da się cofnąć, oni muszą atakować. I tak w pewnym momencie znowu zeszło mi rok na kombinowaniu, jak to zrobić. Może ta strategia, to mi odsyła artykuł gdzieś tam historyczny, że wszyscy zginęli. Znowu wysyłam, to może takie rozwiązanie. Wszyscy zginęli. A ja mam hopla na punkcie wiarygodności, wobec tego nagle oni nie znajdą jakiejś wunderwaffe w ogóle gdzieś w popiołach szerokiego boru, którym będą w stanie ich zbombardować na latawcach. Więc to... I by charakterologicznie to do nich nie pasowało. I w końcu, jak wracałem z tym kolegą z nomen omen z Twierdzy Modlin, bo tam też była impreza fantastyczna, to mówię, słuchaj, ty mi nie mów, że się nie da, ty po prostu wymyśl, jak to zrobić, żeby się dało. I dopiero wtedy to ruszyło i udało się znaleźć właśnie broń, która będzie pasowała do, czy rozwiązanie, które będzie pasowało do tej historii. A ponieważ już tyle czasu minęło, to miałem dużo więcej możliwości, żeby przemyśleć tę warstwę mityczną. Bo te wstępniaki, które tutaj są w rozdziałach, nie chodziło o to, żeby było jakieś urozmaicenie, żeby przełamać trochę tę narrację. Poza tym wtedy, kiedy czytałem Tepena chyba po raz pierwszy w którymś momencie i stwierdziłem, że to są takie fajne historie. No bo wyobraźmy sobie, jesteśmy ludźmi, którzy nagle osiedli na tych terenach. Mamy ten kamień na środku pola. No to kto przytarga kamień na środek pola, który musimy omijać, którego nie przeniesie, żadną siłą całą wioską nie przeniesiemy? No wiadomo, że diabeł. Łazy narzutowe zawsze będą diabelskimi kamieniami. Te, którymi my sieci, które sieciami zaczepiamy, to wszystko, co nam robi nomen omen na diabła, to nam na pewno przytarga diabeł. Jeżeli mamy coś niewytłumaczalne, to będziemy próbowali to sobie umieścić w naszym aparacie poznawczym, więc ten folklor, jaki on tu funkcjonował wśród niewykształconej społeczności właśnie przed I wojną światową, w XIX wieku, w XVIII i tak dalej, będziemy sobie tłumaczyć mniej więcej podobnie, bo podobne są objawy. I mamy na to bardzo fajny dowód. Zmora albo Mara jest demonem duszącym we śnie w każdej społeczności na świecie. Nie ma ani jednej kultury na świecie, która by nie miała demona duszącego we śnie, dlatego że jak mamy duszność, jak mamy problemy z krążeniem i tak dalej, zaczynamy się we śnie dusić, to mózg nas obudzi przy pomocy koszmaru, żeby nam ratować życie. No i podrzuci obrazek, albo sąsiadki, albo kogoś, albo nie wiadomo. No i wiadomo, że my się budzimy z całą twarzą w ogóle tutaj przed nami jeszcze, z koszmaru dusimy się i widzimy tę staruszkę, która siedzi nam na klatce piersiowej wręcz. Więc tak, Freddy Krueger z koszmaru z ulicy Wiązów to jest po prostu zwykła zmora, demon, który zabija we śnie. Więc uznałem, że jeżeli my trafimy do społeczności, gdzie będą znowu rybacy, znowu na tych wywrotnych udeczkach, które gdzieś tam jak zaczepi siecią, nie ma światła elektrycznego, jakichś tam szperaczy i tak dalej, to jak wypadnie za burtę, no to wielka tragedia, no bo przecież dla naszej rodziny straciliśmy żywiciela rodziny. No to przyczyna musi być równie potężna, równie symetryczna, oczywiście, że topi. Jak mamy ludzi, którzy się będą topić, no to będziemy to sobie wyjaśniać, nie że babcia się z babcią zagadały nad rzeką i wnuczek spłynął z nurtem, dużo łatwiej jest zwalić na demona i dlatego właśnie powstał ten cały folklor, który tutaj mam poniekąd niechcący i pretekstowo. Na zasadzie w XIX wieku działało, nadal może działać. W drugim tomie on już jest wpleciony, dlatego że ci ludzie, oni już stworzyli swoją własną mitologię, dlatego że już mają swoją pierwszą magiczną postać, którą mogą umieścić w panteonie. No ta, którą przebudowała im całe życie, mają koszlaku. Ojej, już nie mogę się doczekać, bo przyszliśmy od piratów poprzez Dusiołka, Freddy'ego Krugera, także kiedy ta druga część, kiedy trzecia? Akcja Sołtysa, bo to będzie trylogia Czarnica z Nadkałuży, Sołtys z Nadkałuży i Ksiądz z Nadkałuży. Ksiądz oczywiście będzie księdzem Makiem. Znowu, bardzo prostego powodu, musi być mit założycielski. I tu znowu wrócę trochę do tego, dlaczego mamy takie luźne więzi społeczne na Mazurach. Mazury nie mają mitu założycielskiego. Po prostu, tak patrząc antropologicznie, nie mamy jednego wielkiego bohatera, którego możemy postawić dla nas jako przewodnika. Nie mamy żadnego Piłsudskiego na Mazurach.
No, pierwszy... Mamy w Orzeszu. Pierwszy zainstalowany urzędnik, który zaczął tu przywracać porządek, to był Moczar. Naprawdę nie chcemy mieć jako, powiedzmy, bohatera, założyciela Moczara. Nie mamy konkretnej daty. Armia Czerwona wychodziła i wychodziła. Nie możemy powiedzieć, który to jest konkretny dzień w kalendarzu. No i co równie ważne i nieodzowne dla mitu założycielskiego, my nie mamy ofiary założycielskiej. Nie mamy nikogo, kto by w jakikolwiek sposób spektakularny poświęcił się dla całej społeczności, żeby tę społeczność zbudować. I to mówię, to funkcjonuje zawsze. No, chociażby sama historia Leonidasa i 300, przecież Spartan, to był mit założycielski w ogóle dla całej Hellady, bo oni po prostu, bo to był klasyczny taki mit. I my nie mamy takiego mitu, nie mamy do czego się przytulić, nie mamy wielkiej historii, wokół której można by się zebrać. Natomiast Okartowo zaczęło tę historię już od początku mieć, niechcący. Właśnie przez to, że był jakiś napad bandytów, jak go tak władowałem, bo w sumie będą jakieś bandy, prawda? Lepiej, gorzej zorganizowane od czasu do czasu napady. Skoro w Mikołajkach co chwilę takie są, to dlaczego mają nie biegać wokół śniad? No dobra, no to mam tę bandę i się nagle okazuje, że cała społeczność będzie kiedyś się broniła. Czyli mamy tę krwawą ofiarę założycielską. Mamy kogoś, kto zebrał tę społeczność wokół kościoła, czyli znowu antropologia, Axis Mundi, oś świata, czyli ta wieża kościelna, która jest tym totemem, tą studnią, tym centralnym, łączącym nas punktem. I ten mit po prostu w pewnym momencie będzie potrzebny, więc myślałem, że mit musi być mitem. Musi być niehistoryczny, więc trzeci tom, czyli Ksiądz z Nadkałuży, to będzie tworzenie mitu założycielskiego pisanego, uwaga, jeszcze później niż sołtys, czyli autor, ten narrator będzie żył około 100, może więcej lat od III wojny, a będzie opisywał historię, która działa się 4, 5, 6 pokoleń wcześniej i ona jest żywa tylko właśnie jako podania ustne. I jedyne materiały piśmienne, jakie się zachowały, to są materiały na marginesach notatki księdza Marka z jego śpiewnika, które Koślawa od niego odziedziczyła. Ten śpiewnik, którym się posługiwała w czasie nabożeństwa, w czasie pogrzebu, to jest śpiewnik z tymi notatkami. Czyli tutaj się proporcje odwrócą. Te wstępniaki w rozdziałach to będzie to, co się naprawdę zdarzyło, natomiast sama treść będzie już mityczna, bo już nie ma nikogo, kto mógłby być kronikarzem. Teraz mamy już tylko bajkopisarza. Więc mamy, o to chodzi, że po prostu mamy pewien cykl życia od historii poprzez historię, która walczy z tym mitem, bo ten mit wchodzi coraz bardziej, bo coraz mniej rzeczy możemy sprawdzić fizycznie, wskazać palcem, aż w końcu ten mit będzie wygrywał, dlatego że my nie mamy już nikogo, kto by nam powiedział, jak było naprawdę, ani nawet nie ma już źródeł pisanych. Nie ma żadnej nie ma historyka, nie ma materiałów historycznych, nikogo, kto mógłby nam powiedzieć, co się działo naprawdę. Czyli przechodzimy w tym momencie do mitu i do archeologii, co zresztą mit ma potężną siłę, to znaczy nikogo nawet nie interesuje, z którego wieku pochodzi autentyczna historia króla Artura. Z piątego. Ale nikogo to nie interesuje. To znaczy to ma być to 11-wieczne wyobrażenie w ogóle ganiania za świętym Graalem i tam w ogóle... Avalonu oczywiście, Wyspy Jabłoni. Nikogo nie interesuje prawdziwa historia w pewnym momencie. I tutaj też ich nie będzie interesowało. I będzie interesowało to, co ich tutaj spaja. Więc myślę, że właśnie robię sobie taką osobistą protezę właśnie braku tego założycielskiego mitu mazurskiego. Czyli czarownica, sołtys, ksiądz. Tak. Czekamy. Czy ktoś z Państwa ma pytania, bo wiem, że to jest fan klub. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję za to spotkanie. Natomiast ja może dla słowa powiem o tym, jak ja odebrałem Pana książkę. Dzisiaj mnie Pan trochę ogołocił z tego mojego wyobrażenia. Ale mimo ja sobie... mam postmodernistyczne podejście, że autor jest tylko jednym z czytelników. To znaczy każdy czytelnik ma swoją słuszną interpretację. Tylko dobrze, że Pan takie zrobił. Gdybym zaczął tę książkę czytać, i widzę wtedy, jak Pan ją wydał, czyli tam kilka lat temu, to zapewne bym ją odebrał zupełnie inaczej, może w bardzo zbliżony sposób tego, co Pan nam dzisiaj przybliżył. Natomiast przeczytałem ją, niecały miesiąc temu. I w ogóle moje spotkanie z tą książką jest takie bardzo ciekawe i ono zbudowało Pan mnie za założenia. Ponieważ książkę tego znam na audycji radiowej, którą dla nasza Pani Sołtys, która siedzi obok mnie tutaj, Pani Sołtys napisała taki projekt dla Okartowa właśnie, z Pani Sołtys z Okartowa.
A dziennikarz, żeby wzmocnić audycję, wykorzystał fragment pańskiej książki, żeby przedstawić życie mniej więcej właśnie po pierwszej wojnie światowej mieszkańców Orzysza. Tak wtedy tak to odebrałem, tak? To jakiejś tam którejś strony, nie wiem, tak do 50, ale tam mniej więcej w tym miejscu, nagle Koślawa mówi o tym, że gdyby miała laptop. I nagle przebudzenie jakie pewnie nastąpiło, że coś jest, że nastąpi jaka weryfikacja. No ale książkę już na tyle zainteresowała, że dalej po prostu zacząłem czytać, co się dzieje. A refleksja moja jest taka, że gdybym ją czytał wcześniej, to pewnie zupełnie bym odebrał ją inaczej. A dzisiaj, w okresie pandemii, zarazy, odosobnienia, życia w jakimś nienormalnym świecie w stosunku do tego, który jeszcze rok czy dwa lata temu był. Poza tym cały wątek z księżmi, który tu był poruszony w tym kontekście, który dzisiaj mamy w Polsce od roku powiedzmy, no to się zarysowało trochę inaczej i wiele rzeczy stało się bardziej realistycznych niż fantastycznych w pańskiej książce i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy te rzeczy wymyślone, fantastyczne czy apokaliptyczne, na ile one mogą stawać się w przyszłości realne. Sama trzecia wojna światowa no, przypomina trochę to, co mamy, bo gdyby ten koronawirus dzisiaj był nieco zdradliwy, tak, no to tak by wszystko, co w nas co widzimy, co nas otacza, ze sprzętami, ze wszystkim, zostało tylko nazwy zabrakło. I ta też może nierealna trzecia wojna światowa w pańskim opisie, chociaż zaczyna nabierać, jak pan zresztą sam stwierdził dzisiaj, bardzo poważnie się rozważa nieużywania żołnierza. Jest za drogi. Tak, tylko to będą jakieś sprzęty, niekoniecznie te, które dzisiaj znamy, no to te drony rzeczywiście nabierają jakiegoś takiego elementu realnego. Samo niszczenie ludzi też zaczyna być jakieś wybiórcze i mogło być celowane. Tak, wcale nie uważam, że za jakiś moment nie taki dron nie zrzuci jakiś celowany, bo on będzie określony promień rażenia jakiejś niedużej bomby jądrowej, która wcale się okaże, nie jest taka trudna i droga w wykonaniu. I można moderować sobie ten świat, jak się będzie chciało. Dlatego mój odbiór był troszkę taki refleksyjny bardzo i zastanawiający. Nawet jak nawiążemy do tej fantastyki sprzed wielu dziesiątków lat, tak? To wtedy rzeczywiście też odbieraliśmy, że te okręty podwodne będą nierealne, a dzisiaj to jest po prostu standard, czy komunikacja na odległości, gdzie to było też jakoś wtedy tą fantastyczną opowieścią, nawet odrzucaną przez ludzi. Książka jest bardzo dobrze napisana, z dużą chęcią ją przeczytałem, czekam również na następne tomy. I tutaj dużo dyskutowaliśmy na ten temat, że moje zastępczynie miały zupełnie inne odczucia niż ja po przeczytaniu tej książki. Pytań nie ma, wiele rzeczy pan właściwie wyjaśnił. Jeszcze chcę podkreślić, że bardzo też taki ciekawy wątek Radek trochę poruszył, bo pan też w książce daje takie przesłania, takie neutralne przesłania, jak żyć po prostu, jak szanowałem wypowiedzi Koślawy, czy księdza, tego pierwszego księdza Martę, czy potem już pisze, jak się dzieje te ich rozmowy takie, gdzie zaczynają też o tym rozmawiać. Natomiast też taki jest wątek zastanawiający, że jak jest ludziom źle i tak już ktoś im tak mocno dokuczy, to taka polityka dnia dzisiejszego, to oni muszą reagować, tak? I pisze odreagowanie, Koślawa poświęciła samą siebie, tak? Jak odebrałem to, żeby ocalić właśnie tą wioskę, tą Kartowo, żeby przywrócić nowy stary ład, tak? Żeby jednak wszyscy zaczęli tam żyć tak, z takim jakby szacunkiem dla siebie i jakby z tak, no, to też testament jest w jakimś sensie przekazem taki, że zadbaj o jakąś normalność, tak już dzieci w szkołach, żeby jednak świat zaczął być, cywilizować się po prostu. Tak. Dziękuję bardzo za tą książkę. Dziękuję. Znaczy apokalipsa, znowu, ja trochę się krzywię za każdym razem, jak ktoś daje zastrzeżenie, ale fantastyka. Fantastyka jest po prostu alegorią, jest dokładnie takim samym gatunkiem literatury jak każda inna. Znaczy, sorry, no Czarownica w ogniem i mieczem powoduje, że jest to utwór fantastyczny. Cały Shakespeare to jest fantastyka, cały Mickiewicz to jest fantastyka. Po prostu my, kiedy
Europa się uczyła fantastyki, mając swojego Goethego, Puszkina i właśnie Szekspira, to my uważaliśmy, że Dziady to nie jest fantastyka, tylko to jest utwór ku pokrzepieniu serca. To jest fantastyka pomodoro. Więc fantastyka ma po prostu pewne instrumentarium, żeby wsadzić człowieka do nieco do nam, powiedzmy, obecnie tu niedostępnego terenu i zobaczyć, co się z tym człowiekiem stanie. Znaczy mówię, ja zaczynałem od horroru i od bizary, ja lubię gnębić ludzi, których gdzieś tam wsadzam, zobaczyć, co się z nimi stanie. Testament będzie bardzo ważny w drugim tomie. To znaczy, ja stwierdziłem, że znowu, krytykując trochę autorów piszących postapokalipsę popularną, tak bym ją nazwał, jestem przeciwny temu, żeby robić z postapokalipsy jako robić pustkowie, które będzie funkcjonowało kilkadziesiąt czy kilkaset lat w ogóle bez szansy na jakąkolwiek poprawę. Znaczy my jesteśmy jak karaluchy, jesteśmy najlepszymi karaluchami planety, my momentalnie wracamy do kondycji. Jesteśmy fenomenalni w przetrwaniu, zabijamy na czuchy i lepszego smartfona i po to mordujemy planetę. My przeżyliśmy swoje apokalipsy, to znaczy II wojna światowa była dla nas apokalipsą. Dla mieszkańców Kambodży terror Pol Pota był apokalipsą. Syria teraz ma swoją apokalipsę. Kiedy ta apokalipsa się skończy? No skończy się wcale szybko. To będzie 5-10 lat. Kto pamięta, że my zrównaliśmy z ziemią Irak? Więc to było tak niedawno, więc dlatego oni muszą, ci ludzie te 50 lat po wojnie, oni już nie żyją w rzeczywistości postapokaliptycznej. Dla nich ta wojna, poza Koślawą, bo Koślawa to pamięta i ona cały czas odczuwa osobistą tragedię, natomiast dla wszystkich pozostałych to jest po prostu, oni się tam urodzili, oni się tam wychowali, to jest dla nich coś normalnego. Więc ja po prostu zresetowałem ustawienia po to, żeby móc łatwiej po prostu ich zaprząc do fabularnej pracy. Natomiast sam Jainsborg, ja byłem zainteresowany tym, co się stanie, jeżeli ja zderzę w jej opinii absolutnie racjonalną osobę z szaleńcem. To znaczy, jak ktoś jest metodyczny, jak ktoś jest inteligentny, jak ktoś jest zdeterminowany, jak ten ksiądz Wojciech, to okej, dobra, to my go rozumiemy, Koślawa go rozumie. Ona w pewnym momencie chyba nawet mówiła, że ona doskonale wie, jaką on ma agendę i ona to rozumie i akceptuje, więc jest w stanie przygotować jakieś kontruderzenie. Na szaleńca nie ma sposobu. Znaczy, szaleńca się po prostu eliminuje. I nie ma innego rozwiązania, wobec tego w tym momencie ona stanęła przed kolejnym wyzwaniem, to znaczy jak, tu już nie chodziło o jej umysłowość, o jej umiejętności i tak dalej, tylko w jaki sposób ona jest w stanie z siebie przyjść etycznie, to znaczy ona jako lekarz, czy jest w stanie posunąć się do tego, żeby wyeliminować kogoś fizycznie w imię ocalenia innych ludzi. Więc ja w pierwszej części, do momentu, dopóki ona nie wyjechała, ona już była opisana, już wiedziałam, kim ona jest. I chciałem po prostu ją przetestować, tak jak robią autorzy horroru. Władować ją po prostu do niepasującego i zupełnie otoczenia, żeby ją przetestować po raz kolejny. Ja nie wiedziałem, czy jej się uda. To znaczy, sorry, to było naprawdę, ta cała afera to była takimi grubymi nićmi szyta. To jest najmniej wiarygodny wątek w ogóle w całej książce. On jest niedopracowany, jakby skosował. Szczególnie, że ten komendant straży, on mi trafia też do drugiego tomu, w sensie nie trafia ta konkretna osoba, oczywiście, bo to minęło pokolenie, natomiast ktoś taki uznałem, że w społeczności musi być. Znaczy, ale potem się okazuje, że ja polemizuję potem ze sobą, w sensie daję innego bohatera, który mówi, że nie, że taki człowiek wcale nie jest potrzebny zdrowej społeczności, że zdrową społeczność można zbudować inaczej, ale z drugiej strony pytanie, jak jest łatwiej. Więc tutaj mówię, pierwszy tom był dla mnie fenomenalną przygodą, to znaczy naprawdę ile ja rzeczy musiałem sprawdzić, ile kilometrów zjeździłem, z iloma osobami to przegadałem, żeby ta historia powstała. Drugi tom jest chyba przygodą jeszcze większą, dlatego że w tym momencie, ponieważ wy już znacie ten świat, będziecie mogli się ze mną kłócić. Bo szachownicę ustawiłem w pierwszym tomie, drugi tom to jest testament. Co się stanie z tym testamentem? Czy jakim dorosłym będzie Michał? W sensie, na kogo on wyrośnie? Czy on pójdzie, czy on wykona ten testament, czy go nie wykona? A jaki wpływ będzie miało na niego to, że on dostał taki testament? Nikt inny nie ma testamentu w tej społeczności.
Plus mija kolejne 30 lat. Co się stanie z miastem? W sensie, czy ten nowy burmistrz, nie pamiętam jak się nazywa, Stachelek chyba. Tak? Tak. Kim on będzie? W sensie ten kandydat na komendanta straży, on jest taki nieciekawy, nie? Co tam się będzie działo z tym miastem, nie? Więc drugi tom jak powstanie, to w zasadzie my możemy się spotkać i głos każdego czytelnika, każdego, bo znowu, to miałem na warsztatach. Jeżeli ja opisuję piwnicę, mówię, zszedł do wilgotnej, pokrytej pajęczynami piwnicy. Zamykacie oczy i każdy widzi jakąś swoją piwnicę. Czy to będzie w budynku jednorodzinnym, czy to będzie w bloku, czy to może być w budynku użyteczności publicznej, czemu nie, może być w kinie gdzieś tam z dzieciństwa i tak dalej. Każdy zobaczy jakąś piwnicę, wobec tego nagle się okazuje, że jak jest tutaj tuzin osób, to mamy 12 różnych piwnic. To jest problem przy kryminale. Przy kryminale, jak ktoś, ja nie lubię dlatego kryminału, że tak opisać scenę zbrodni, żeby nie było wątpliwości, żeby ktoś mi, jak ktoś mi przyjdzie i powie, ja to sobie wyobraziłem inaczej, więc cała intryga się posypała, to znaczy ja nie umiem pisać kryminału. W przypadku powieści obyczajowej, ja muszę skonstruować tylko wiarygodnie bohaterów i w przypadku Koślawej ja bardzo lubiłem, jeszcze jak uznałem, że to się sprzeda, w sensie książka, to pytałem tych pierwszych czytelników, jak wygląda Koślawa. Bo ona prawie nie jest opisana. Właśnie o to chodzi, że jak tu jest 12 osób, które miały jakieś wyobrażenie Koślawy, 12 osób mi to opisze. Osoby, które rysowały, ja dostałem różne szkice z Koślawą, to jest zupełnie diametralnie różna osoba. I w drugim tomie, kiedy ci ludzie będą wspominać właśnie, jak w dzieciństwie spotkali Koślawą, będzie to taka, jest na YouTubie nagranie chyba sprzed 3 lat. Trzeba wpisać im Ladris i Pustkowie. Orzysz jest w prologu drugiego tomu, żeby nie było. Nauka. To znaczy Czarnobyl będzie skażony przez dziesiątki tysięcy lat, dlatego że tamto promieniowanie ma być celowo uwalniane powoli, no bo ta energia miała być kontrolowana. W Hiroshimie i w Nagasaki obecnie mamy takie promieniowanie jak przed Politechniką Łódzką, dlatego że tam cała energia bardzo szybko została uwolniona i ten okres połowiczego rozpadu był bardzo szybki. Nie będzie poatomowych pustkowi przez dziesiątki lat. Chyba, że po elektrowniach. Po elektrowniach to co innego. Orzesz nie będzie. I tam właśnie sobie opowiadają ci bohaterowie, którzy siedzą przy ognisku pośrodku tych ruin i tak dalej. Jeden z nich spotkał Koślawą, jak był młody. I opisuje ją. I wtedy stwierdziłem, kurczę, a zróbmy to przed każdym rozdziałem. I mamy nowego komendanta straży, który, on nie jest miejscowy. On wszędzie słyszy właśnie, że Koślawa tu była 30 lat temu i że zrobiła to, i że burmistrz popełnił samobójstwo, i że spłonął w kościele, że diabeł go porwał, i że rzucił się z mostu i tak dalej, bo mamy tę historię mówioną, to było gigantyczne zdarzenie, wszyscy o tym mówili przy każdym ognisku przez następnych 30 lat. I on będzie łapał zeznania, on jako przyjezdny, jako komendant tutaj na przesłuchanko i mówimy samą prawdę. I ludzie będą opowiadać historię, jak to spotkali Koślawę. I oczywiście opisy tej Koślawej będą takie same jak opisy różnych czytelników. I to będą te wstępne jakieś rozdziały. Znowu, to ma bardzo silną podbudowę, mianowicie kiedyś moja siostra studiowała pielęgniarstwo w Białymstoku, potem uczyła się jeszcze, albo uczyła już pielęgniarstwa w Warszawie i chyba w Zielonej Górze. W Zielonej Górze byłem na konwencie. I w Białymstoku tam czekam na nią, miałem ją odebrać, mieliśmy iść chyba do filharmonii i ona tak mówi. I tam dwóch wychodzi przyszłych pielęgniarzy czy ratowników medycznych na zewnątrz. Jeden opowiada o tym, jak to zostali ich znajomy. To nigdy mi się nie dzieje. Znajomy został wezwany z karetką. Straż była mała drzwi. Się okazało, że sąsiedzi wznieśli alarm i jak weszli do środka, się okazało, że zobaczyli przykutą do łóżka kobietę w bieliźnie i obok nieprzytomnego Supermana. I chodziło o to, że w ramach igraszek po prostu facet się przebrał za Supermana, wszedł na taboret, skoczył, trzecia zasada dynamiki, taboret odskoczył, on do przodu uderzył o ramę łóżka, stracił przytomność, a że partnerka była przykuta, to nie mogła się uwolnić i jemu pomóc. Więc zaczęła krzyczeć. W Warszawie słyszałem przed szkołą pielęgniarstwa to samo słyszałem na konwencie w Zielonej Górze. Bo tak działa transmisja mitu. W
Więc nawet jeżeli ja nie spotkałem, i to będzie tak funkcjonowało, osoba, która tak przebudowała życie wszystkim naokoło, we wszystkich społecznościach nad jeziorem, ona będzie się pojawiała w opowieściach, że to nie mi, ale mojemu sąsiadowi Koślawa pomogła w tym, moim rodzicom pomogła, mojemu wujkowi i tak dalej. I to będzie cały czas ewoluowało, bo tak po prostu działa. I to będzie właśnie to walka tej społeczności w miarę racjonalnej. Oni się odbudowują, oni umieją rzeczy, których ja nie umiem, w sensie ja też bym zabił kaktusa. I też bym prawdopodobnie sieci nie był w stanie pleść i tak dalej. I ci właśnie, którzy mają szkołę, w Piszu przynajmniej, którzy już mają administrację jakąś, no bo ile można funkcjonować bez administracji? I oni wszyscy po prostu zderzają się z mitem wielkiej postaci, która stworzyła tę całą ich społeczność, więc ona będzie tam cały czas żywa. I właśnie dlatego tak mi zależało na tym, żeby nie opisywać ich zbyt dokładnie. Ja muszę tu przerwać, bo za chwilę opowiesz kolejny tom i kolejny nie będzie mieć w ogóle frajdy z czytania. Także dziękujemy bardzo za spotkanie. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Czy w Pana edukacji, w tym procesie, począwszy od przedszkola do tych przerwanych studiów, nauczyciel miał wpływ na rozwinięcie właśnie Pana tego talentu? Czy sobie Pan przypomina? Tak. No któregoś dnia, ja skończyłem stary ogólniak, któregoś dnia wrócę do tej szkoły, zorganizuję sobie jakieś warsztaty okołoliterackie, spotkania autorskie. I jak ci wszyscy uczniowie się zbiorą, to tam stanę na środku i powiem: mimo wysiłków pani profesor od polskiego, nauczyłem się pisać. Krótko mówiąc, nie udało się mnie złamać, wobec tego wszystkim innym, którzy mają jakieś swoje wewnętrzne potrzeby ekspresji, czy one będą artystyczne, czy będą rzemieślnicze, sportowe, jakiekolwiek, nie dajcie się złamać. Przynajmniej konkretnie. Oblałem maturę z polskiego. Próbno. Także dziękujemy Państwu bardzo. Wielkie brawa. Arturowi Paweł.